Inkubator przedsiębiorczości. Platforma wsparcia dla lokalnych firm i społeczności. Organizowana przez holding Wieś Plus oraz sieć powiatowych klubów biznesu. Na stronie wiesplus.pl wyszukasz dowolną wioskę w Polsce. Kliknij ikonę lupy. Wpisz nazwę wioski. Jeśli jest kilka wiosek o tej samej nazwie, to wybierz jedną z nich. Każda z ponad 43 tysięcy Polski wsi ma swój własny portal internetowy. Ważnym elementem portalu jest strona internetowa wsi, którą ekipa ambasady może samodzielnie edytować. Na górze strony są najważniejsze informacje pokazywane na tle zdjęcia wioski. Poniżej jest menu strony, a pod nim panel reklamowy dla firm wspierających wioskę. Dalej widać zdjęcie ambasadora, jego imię, nazwisko oraz przycisk do wysłania mu informacji. Po lewej jest edytor, w którym można wpisywać aktualności i ważne informacje dotyczące wsi. Poniżej jest panel ekipy ambasady. Tworzą ją aktywni mieszkańcy wioski wspierający ambasadora. Na stronie są widoczne ich wizytówki z krótką informacją, łączem do dzwonienia przez WhatsApp lub ze smartfonu i wysłania e-mail. Ikona prowadzi do strony uczestnika ekipy. Może on, ona, stworzyć i używać pełnowymiarowej strony internetowej z formatowanym tekstem, grafiką czy filmami. Drugą stroną jest strona o wsi. Po lewej są łącza, po kliknięciu których przejdziesz do innych wsi w gminie, powiecie czy województwie. Po prawej stronie jest mapa. Albo jest to standardowa mapa miejscowości, albo jest to mapa z własnymi ciekawymi miejscami czy firmami, przygotowana w bezpłatnym edytorze Google Maps. Poniżej jest kolejna, już dowolnie obszerna informacja dotycząca wsi, która może zawierać grafiki, wideo, teksty, a nawet wklejone kody, jak na przykład interaktywną mapę turystyczną. Kolejną stroną w menu jest strona dla firm. Widać tu spis zarejestrowanych lokalnych FIRM oraz możliwość bezpłatnego zarejestrowania firmy w katalogu FIRM, a potem zalogowania. Ale o tym już w innym filmie.